Całe święta były, ale nie było czasu prać, prawda? Teraz trzeba jechać w trasę, to ja dopiero pościel suszę, a tam się piżama suszy. Ale tak naprawdę dzisiejszy będzie odcinek super krótki o tym, jak ja przygotowuję się do wyjazdu w trasę. Często mnie pytacie właśnie, jak przez te 10 lat pracy za kierownicą w siedzącym trybie życia udaje mi się utrzymywać figurę i nie roztyć, i wam pokażę, jak ja to robię właśnie. Także popatrzcie, co pakuję. Chleb. Przepis na chleb pełnoziarnisty jest na kanale. Wkładam sobie ogórki z kiszonem, oczywiście domowe, przepis na kanale. Kiszone warzywa są moje ulubione. Tutaj popatrzcie, jakie piękne mam kiszone. Akurat patisony, marcheweczkę i co tu jeszcze jest? I ogólnie cebulka, kiszone warzywa. Kiszona kapusta to jest w ogóle podstawowy składnik mojej diety. Do każdego obiadu obowiązkowo dodaję sobie kapustę, dużo kapusty kiszonej i tylko wyłącznie polewam. Widzicie, ja tutaj akurat nie mam, muszę też u kolegi zamówić taki domowo tłoczony olej, zazwyczaj lniano dyniowy, albo też czasami lniano słonecznikowy, także taka kapusta kiszona z olejem i do tego zazwyczaj, oczywiście muszą być też jakieś wymagodane, więc zazwyczaj gotuję ryż. Albo jakąś kaszę. Ja uwielbiam kaszę tą, jak ona się nazywa? Pęczak. Pęczak właśnie, to jest moja ulubiona kasza. A do tego jakieś mięso. Zazwyczaj robię jakiegoś kurczaka, ale teraz po świętach był pieczony, była pieczona pieczeń rzymska. Pieczeń rzymska, czy mama mi podpowiada, że dawniej się mówiło na to klops. Przepis też i wideo na kanale, także to będzie mi służyć do obiadu. Ale też być może, jak nie będę miała jak będę miała ochotę zjeść sobie na śniadanie, to na przykład będzie to mięso i do tego warzywa kiszone. Warzywa kiszone albo na przykład takie ogórki, to są ogórki konserwowe w zalewie z kurkumą. Tego chyba akurat nie nagrywałam, więc nie mam przepisu. Tutaj mam takie mięso mielone, wekowane, przepis na kanale. Tutaj jest papryka marynowana. W zimie w ogóle nie kupuję warzyw. Znaczy ostatnio zaczęłam kupować nie szpinak, tylko ten kale. Jarmuż mi ostatnio podchodzi. Więc jeżeli kupuję jakieś świeże rzeczy, to tylko i wyłącznie jarmuż i czasami awokado. Więc papryka też moja ulubiona. Do tego ze słodkich rzeczy bardzo mało jem kupowanych słodyczy. To jest akurat brzoskwinia w pektynie. Tu są akurat powidła śliwkowe. Śliwkowe też uwielbiam. Tutaj mam ketchup. Ketchup taki domowy. Czyli pomidory przetarte z dodatkiem, to troszeczkę nie ketchupu, tylko tego. Warzyw. No, z dodatkiem warzyw, jabłka i oczywiście ziołami, czy trawami. Tutaj mam soczki malinowe, ale popatrzcie, aż gęste, aż takie koloretkowate. Soczek malinowy, jak mam ochotę napić się coś słodkiego. No, coś przerwało, także soczki malinowe, genialne do herbaty zimowej, do tego na przykład jeszcze ziarenko kardamonu, cytryna, sok i jest też idealne, zdrowe. Tutaj mama dała szynkę jeszcze, szynka oczywiście tata ją wędził. Więc chyba ją zostawię sobie w zamrażarce jednak w Krakowie, bo mam już tyle mięsa, że nie dam rady przejeść. No ale nic, jadę z domu, nie wiem kiedy znowu tutaj będę z domu na Podkarpacie, także ona pójdzie na ten weekend jeszcze do zamrażarki i będzie na następny raz. To jest ok. Tutaj mam bułeczki, serniczki i z dżemem porzeczkowym. To będzie do kawy na drogę. Oprócz tego jeszcze tutaj akurat mam piernik. Piernik, bo to jest akurat tylko na drogę, bo jedziemy z chłopakami busem. Moja ciężarówka będzie stała w tym tygodniu gdzieś tam. Mam ciężarówkę do odebrania gdzieś tam w połowie Niemiec, więc szykuje się jakieś co najmniej 7 godzin jazdy w busie z chłopakami, więc do tego kawa w termosie. No i pokrojone na takie połóweczki. Ktoś tam się na pewno poczęstuje. Ten raz. Także. Tak wygląda moja wyprawka. Jeżeli chodzi o picie, no to w trasie piję tylko i wyłącznie wodę. Jeżeli jest sytuacja bardzo mocno podgromkowa, no to zdarza mi się wypić jakiegoś energetyka. Ale tak to raczej funkcjonuje na wodzie.
Ostatnio kawie, yerba mi na razie odrzuciło, ale na yerbę rzucę. Wrócę, bo yerba jest świetna. Jak widzicie, wszystkie rzeczy są przygotowane domowo. Wszystkie rzeczy robione razem z mamą, korzystając z mamy przepisów. Wiele przepisów znajdziecie do mnie na kanale. Także tak o siebie dbam i tak mi się udaje uchować formę na gabarytach, śpiąc i pracując raz w dzień, raz w nocy, a w większości jednak w nocy. Miejsce jest jeszcze w koszyku, także to jest miejsce specjalne na jaja. Jajka też mamy swoje. Trochę brudne, bo teraz jest mokro, nie mam mrozu, a kury wodzą sobie po polu, więc mają brudne łapki złote, więc jajka są brudne, ale takich jajek nie należy być z tego względu, że one mają taką swoją naturalną powłokę, która sprawia, że te jajka się nie psują i nie wysychają. Także ja też ostatnio nie jem tak strasznie dużo jaj, także potrzebuję, żeby one były ze mną w trasie pewnie jakieś 2, może nawet 3 tygodnie, dlatego ich specjalnie nie myję. No i tyle. Teraz to już tyle. A, jest jeszcze jedna rzecz, którą biorę w trasę, mianowicie dynia. Dynia, która mi się zawsze kojarzy z Hashimoto, ale to jest Hokkaido, nie? Hokkaido też rzeczywiście z naszego ogrodu. Ja uwielbiam tę dynię pieczoną. To taka dosyć wielka głowa, bo te Hokkaido zazwyczaj są małe. Także ja to robię tak. Ona się zmutowała. Zmutowała? Dobra. Zapyliła ją się. Więc ja do tego dodaję bardzo dużo ziół. Tu mam rozmaryn, oregano, zioła prowansalskie i to jeszcze polewam sobie, wiecie czym? Troszeczkę olejem, mama też dała trochę masła. A wiesz co, pierwszy to ja sobie chciałem chili, bo wiesz? Normalnie to mi nie dawała żadnego tłuszczu, wiecie? Jak sobie piekę sama i dolewam sobie tłuszcz w ciężarówce dopiero gdy jem, ale tym razem nie będę mieć tego oleju, bo jest po świętach, więc a taki olej ma tylko tydzień ważności wyciskany. Więc no, tłuszcz jest super ważny, także teraz od razu przyprawiam. W tym tygodniu w ciężarówce nie będę mieć żadnych przypraw, bo nie jadę swoją ciężarówką kolegi i będę wszystkiego nosić ze sobą. Przyprawię jak się da, żeby było gotowe do jedzenia. Od razu z tłuszczem. I jeszcze sól oczywiście. Teraz wystarczy wszystko pomieszać. Przemieszać. O, i do piekarnika z tym. To jest jeszcze reszta dyni, także to pójdzie do mrożenia, bo niestety, ale dynia się psuje już. W większości się nawet zepsuła. Była dobra, dobra, a nagle się zepsuła. Także na szybko pokroję i zamrożę, żeby miała jeszcze na później. Ona wygląda tak. Teraz od razu wszystko do miski. Te miski Tupperware się świetnie nadają akurat w trasę, ponieważ te rzeczy trzymają się dużo dłużej świeżo. O, tak to wygląda. Tylko mi się poćkało.